Pan z wami. Słowa świętej Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobną. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im okazali się Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł im: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych powstanie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywilejni kapłani, ojcze pralaci, Janie, którzy sprawujemy mszę świętą, drogi też ojcze proboszczu, wszyscy tutaj obecni, parafianie, drodzy bracia i siostry, nasz Pan organisty, ukochane Boże dzieci. Przemienienie Pana Jezusa. Latem, kiedy są pielgrzymki na Jasną Górę, bardzo często większość z nich wyrusza do Matki Bożej w dzień przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia. Jest to dzień, kiedy przynosimy do Pana Jezusa na mszę świętą pierwociny ziemi, to co nam Pan Bóg dał, aby ziemia rodziła. I to jest przemiana tego wszystkiego, co ma się dokonać w naszym życiu. To ziarno, które niesiemy na dożynki często, jest dla nas symbolem
tego, że wrzuciliśmy je kiedyś do ziemi, ono obumarło i teraz wydało plon stokrotny. I właśnie przemienienie Pańskie dzisiaj jeszcze raz Kościół pozwala nam przeżyć w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jest to po to, kochani, abyśmy potrafili zrozumieć, czemu ten post ma służyć. Dlaczego on jest nazywany wielki? Do jakiej wielkiej przemiany zaprasza nas Pan Bóg? Otóż, żeby sobie pomóc w tym rozmyślaniu, możemy sobie jeszcze dołożyć ten duch różańcowy i tak jak w Wielkim Poście pochylamy się nad częścią bolesną, możemy sobie dzisiaj przywołać tajemnicę piątą, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Przemienienie to właśnie ziarno wrzucone w ziemię i ono się tam przemienia. Przemienienie to człowiek, który poprzez tą wielką tajemnicę śmierci powraca do Pana Boga. Przemienienie to zmiana, która ma nastąpić w naszym życiu. I tak, żebyśmy się nie ludzili, kochani, trzeba naprawdę, aby tak wiele rzeczy, wiele sytuacji w naszym życiu umarło, abyśmy mogli być nowymi ludźmi. Abyśmy się, jak Pismo Święte mówi, odmłodzili Chrystusa, abyśmy wybrali Pana Jezusa w swoim życiu, abyśmy szli za tym, co jest zmartwychwstaniem, abyśmy nie pozostali w grobie. I dzisiaj Kościół przywołuje nam tę Ewangelię, która pokazuje nam Chrystusa na górze przemienienia i z Nim rozmawiają prorocy. Przychodzi do Niego Mojżesz, przychodzi do Niego Eliasz i tak jak Mojżesz kiedyś zapytał Pana Boga, kim Ty jesteś, bo przyszedł do gorącego krzaku na pustyni i usłyszał słowa, jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Jestem Bogiem żyjących, a nie umarłych. I dzisiaj ci żyjący prorocy przychodzą do Pana Jezusa. Co oznacza, że Boże przekazania dane nam przez Mojżesza, że wszystkie zapowiedzi Pana Jezusa, które były już wypowiadane przez Eliasza, proroka, one są aktualne w naszym życiu. I żebyśmy się przemienili, trzeba jeszcze raz powrócić do Bożego zakonu, do Bożego prawa. Trzeba jeszcze raz powrócić do tego, czego nas uczy Pismo Święte. Trzeba jeszcze raz przeżyć tę tajemnicę śmierci i przypomnieć sobie jedną prawdę, że chrześcijanin, człowiek wierzący, to ten, który umiera tak naprawdę na chrzcie świętym. To wtedy zostaliśmy dziećmi Bożymi. Tak mamy napisane w naszym kościele, tutaj na chrzcielnicy. Tu staliśmy się dziećmi Bożymi. Tutaj umarliśmy. Tutaj zostaliśmy nowymi ludźmi. Kaplan jeszcze w starym zwyczaju, kiedy chrzci dziecko, bierze je od chrzestnych i oddaje matce. I mówi, przyjmij to dziecko i wychowaj ją na chwałę Bożą i zbawienie. Właśnie patrząc na Pana Jezusa, który na górze Kalwarii oddaje swoje życie, mówi tam 7 słów. Jedno z nich to wykonało się. Kochani w Chrystusie, co mogło się wykonać w naszym życiu? Co mogliśmy zdziałać do tej chwili,
aby jeśli Pan Bóg by nas zawolał, czy potrafimy powiedzieć, że jesteśmy gotowi? Czy potrafimy powiedzieć Panu Bogu, że czekamy na Niego, że za Nim tęsknimy? Tak często matka mówi swoim dzieciom, czy tato, albo dziadek, babcia, kiedy czekają na swoich wnuków, kiedy do nich telefonują, że przyjadą, tak często mówimy: dziecko kochane, tęsknię za Tobą. Czy możemy taką tęsknotę wyrazić Panu Bogu? Czy możemy powiedzieć: Panie Jezu, tak jak mówili pierwsi chrześcijanie, przyjdź do nas, Panie Jezu. I te słowa Kościół wypowiada w Adwencie, kiedy śpiewa Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Ale również i teraz w Wielkim Poście jest potrzebny nam taki Adwent oczekiwania. Często ludzie, jedni się boją śmierci, inni mówią, że na nią czekają, ale często ludzie rozumieją, że to jest inny świat. Często rozumieją, że to jest jakaś tajemnica. Ktoś mówi, że to sekret Pana Boga, ale Pan Bóg nie jest sekretem. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii pokazał nam, że jest tajemnicą, ale nie sekretem, dlatego że apostolowie widzieli chwałę Bożą. Apostolowie usłyszeli ten głos Ojca: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I to posłuszeństwo jest potrzebne każdemu z nas, dlatego że tak jak grzech ludzki wszedł na świat przez nieposłuszeństwo, tak samo ma odejść z tego świata przez to, że każdy z nas zacznie słuchać Pana Boga. Być posłuszny Panu Bogu to przejść Jego drogą zbawienia, to odbyć w swoim życiu drogę krzyżową, to przyjąć krzyż, osądzenie, to pomimo upadków powstawać, przyjąć chustę Weroniki, pomoc Szymona, być tymi ludźmi, którzy użalają się nad Chrystusem i jeśli ktoś użala się nad nami, pocieszyć ich, jak robił to Pan Jezus. To być przybitym do krzyża, to na tym krzyżu umierać, być pogrzebanym i zmartwychwstać. Taka jest droga chrześcijanina. Taka jest droga, kochani, każdego z nas. Jeżeli my potrafimy wpatrywać się w mękę i śmierć Pana Jezusa, to łatwiej nam będzie dostrzec zmartwychwstanie Jego i nasze. Ewangelia Chrystusowa jest taka piękna jak wiosna, ale jest taka trudna i ciężka jak krzyż. I dlatego jest Kościół. Dlatego przychodzimy do tej świątyni i często ją porównujemy do domu rodzinnego, ale też warto czasem pomyśleć, że jest to tak jak ten grób albo grobowiec wspólny, gdzie wchodzimy z naszymi grzechami, umieramy na spowiedzi świętej i w czasie Eucharystii zmartwychwstajemy. I wychodzimy z Kościoła jak ci, którzy otrzymali zmartwychwstanie Chrystusa. Tutaj dokonuje się nasza duchowna śmierć. Tutaj duchowo umieramy tylko dlatego, aby żyć z Chrystusem. Tutaj zostawiamy nasze śmiertelne grzechy. Tutaj jest miejscem, aby Pan Bóg posprzątał nasze serce, aby Pan Bóg oczyścił naszą duszę. I jakże ważne jest to, kochani w Chrystusie, abyśmy się nie tylko sami przygotowali do tego odejścia ze świata do nieba, abyśmy się nie tylko przygotowali na śmierć po chrześcijańsku, ale żeby innym przekazać to pragnienie Pana Boga, żeby po sobie zostawić wiarę dla dzieci i wnuków, żeby razem z nami ta wiara nie poszła w zapomnienie, żeby razem z wierzącymi
ta wiara nie została pogrzebana na cmentarzu. Jakże ważne jest to, aby tę wiarę w Pana Jezusa przekazać. Otóż na jednej z homilii ksiądz biskup, który ma tutaj wśród was swojego krewnego rodaka, ksiądz biskup Jan Olszański, nasz ordynariusz z Kamieńca Podolskiego, kiedyś powiedział ludziom na odpuście w Gródku Podolskim, tam gdzie jest moja rodzinna parafia: zostałem z wami dlatego, że widziałem, jak kochacie Pana Boga. Zostałem z wami, bo widziałem waszą wiarę. I zostaję z wami, aby wam nie zabrakło Pana Boga. On miał szansę, jak tu na początku mszy świętej kaplan wspomniał, on miał szansę opuścić tamte terytoria, wyjechać na spokojnie do Polski, zostać sobie spokojnym kaplanem, ale poświęcił swoje życie właśnie tam. I dzisiaj, kiedy jest czas oczekiwania na ogłoszenie Go świętym, kiedy odbywa się ten proces beatyfikacji, ja mam wielkie szczęście, że mogłem z tym świętym przebywać, że mój tato był jego ministrantem, mama była adorantką, ja mu też do mszy służyłem, a także byłem ochrzczony przez księdza Jana Olszańskiego. On mnie bierzmował, a potem wyświęcił na diakona. I mogę powiedzieć, że ten święty kaplan, który nie tylko umarł jako człowiek, ale codziennie już w swojej starszej chorobie umierał na każdą chwilę, ale służył Panu Bogu i ludziom. I kiedyś jeden z milionów wypadków był taki, że go poproszono do chorego i przyjechali, jak to ludzie u nas przyjeżdżają po księdza, kilka osób z rodziny, zabierają go do domu, ale potem jeszcze musieli gdzieś tam po blocie, gdzie było bezdroże, iść na piechotę, prowadzili go do chorego, aby mógł ich wyspowiadać i aby mogli przyjąć komunię świętą. I kiedy już wracali do kościoła, ministrant mówi: ojcze duchowny, przecież ojciec jest jeszcze bardziej chory, aniżeli ci chorzy, do których my chodzili. Przecież ojciec mógł umrzeć razem z nimi tam. I on tak łagodnie popatrzył na niego i mówi: miałem wielki zaszczyt umrzeć na warcie, ale Pan Bóg mnie nie zabrał. Znaczy, jeszcze jestem potrzebny. I to jest, kochani, umieranie. I to jest umieranie, bo nam się wydaje, że jak cię złożą do trumny, to się wszystko skończy. Ale umieranie codziennie dla twoich dzieci, umieranie w małżeństwie jeden do drugiego, abyście sobie służyli, abyście przekazywali Chrystusa, aby wtedy, kiedy już nie możesz i opadasz z sił, jeszcze robisz te ostatnie kroki do świątyni, aby nie opuścić mszy świętej. To jest właśnie umieranie. I ci, którzy umierają dla Chrystusa, są świadkami dla tych, którzy Pana Boga szukają, którzy Pana Boga jeszcze nie znają. I tacy ludzie, tacy wierzący, oni przemieniają świat. To jest prawdziwa góra, na której Chrystus pokazuje swoje bóstwo i gdzie jest słyszany głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany. Prośmy Pana Boga, aby te słowa Ojca Miłosiernego, który w takiej wielkiej miłości wypowiedział je do swojego Syna Pana Jezusa, żeby kiedyś za trud naszego życia, za wiarę i miłość, którą mamy do Niego, również obdarzył nas takimi słowami, kiedy będzie przyjmował nas do nieba. Oto mój Syn,
Oto moja córka, oto moje dziecko umiłowane.